Otwieram posiedzenie połączonej Komisji Rady Miasta. Serdecznie witam radnych 7 kadencji. Witam panią burmistrz Krystynę Wróbel, panią sekretarz Annę Wiaderny, panią skarbnik Urszulę Ruską, pana mecenasa Wojciecha Berendowicza. Witam panią Annę Poloczek. Witam również przedstawicieli klasy, witam również mieszkańców. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego naszych połączonych komisji, przyjęcie porządku obrad. Proszę państwa, czyli otwarcie, punkt pierwszy, drugie, przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci, omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach i zakończenie. Kto z państwa jest za przyjęciem takiego porządku naszego posiedzenia? Komisja razem, pani razem. Tak, to proszę wszystkie komisje razem. Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Również dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 11 radnych, za 11, nie głosowało 3 radnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach. Poproszę panią Annę Poloczek o wyjaśnienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak już wspominałem na ostatnich komisjach, temat planu zagospodarowania budynków pomocy ze strony mieszkańców. Otóż pojawiają się głosy właścicieli nieruchomości i osób zamieszkających w sąsiedztwie, że mając na uwadze charakter tego obszaru, wnioskują o to, żeby przynajmniej część tego planu, na którym debatujemy w tej chwili, przeszlić na budownictwo mieszkaniowe, ewentualnie budownictwo mieszkaniowe usługowe, żeby niekoniecznie iść czy przeznaczyć cały obszar na obszary przemysłowe. To tylko i wyłącznie obszary, które należą do osób prywatnych. Nie ma tutaj, przynajmniej na razie nie słyszałem głosów ze strony mieszkańców odnośnie specjalnej strefy ekonomicznej i obszarów, które należą do gminy. Tutaj jest jakby na tym etapie zgodność, że te tereny mogą być przeznaczone na halę, tym bardziej, że w obszarze cegielni funkcjonują już podobne obiekty. Stąd właśnie była moja prośba, żebyśmy zastanowili się nad tym, uwzględnili te postulaty, które płynęły ze strony mieszkańców. I myślę, że dalsze kwestie odnośnie tych zagadnień formalno-prawnych od sprawie planu zagospodarowania przestrzennego przedstawi tutaj pani architekt. Proszę pani. Z tyłu jest wszystko. Jest pani z tyłu tam. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Mimo, że ostatnia komisja dowodzi tego, że. Do mikrofonu. Nie, tylko jedynie tam by trzeba było. No. Jest włączony. Dowodzi tego, że ten temat, jak wspomniał pan radny, no, budzi pewne emocje. W związku z tym próbujemy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób na tę chwilę można tę sytuację zmienić i na ile rozpoczęta procedura opracowania planu jest wiążąca. To znaczy, czy konsekwentnie trzeba tę uchwałę przyjąć, uchwalić, no mimo tego, że jeszcze jakby mieszkańcy potrzebują więcej czasu, żeby oswoić się albo z tą myślą, albo bardziej sprecyzować swoje plany. Tak jak pan radny powiedział, no dominowałby tutaj jednak profil zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bądź zabudowy mieszkaniowej z usługami. Przy, tutaj uważnie słuchałam, braku sprzeciwu ze strony mieszkańców okolicznych, aby tereny, które należą do gminy i należą do strefy ekonomicznej, taki plan otrzymały. Zresztą to było genezą, ażeby tereny, które my dostaliśmy, w tej chwili poprzez przynależność do strefy, to znaczy dostaliśmy przywilej, no dostały również dla inwestorów podstawę prawną, a taką podstawą jest tylko plan miejscowy. W związku z tym zastanawialiśmy się nad tym, jak można tutaj znaleźć jakieś salomonowe wyjście i pogodzić te dwie sytuacje, to znaczy dać bezpieczeństwo gruntom gminnym i tym
strefie będą funkcjonować, a jeszcze z drugiej strony dać sobie chwilę czasu, uzyskać pewne bezpieczeństwo i nie robić nic przeciwko radnym, skoro no, my w tym momencie zadysponowalibyśmy o przeznaczeniu ich gruntów wbrew ich woli. Myślę, że ani Państwo jako radni i mający dużą odpowiedzialność za swoich wyborców, bo taka sytuacja może zdarzyć się w każdym okręgu, jak i również ja jako politykant, no nie chcę naprawdę niczego wykonywać takiego, co nie byłoby zgodne z wolą właścicieli. I w tym momencie no nie byłam do końca przygotowana na jakąś prezentację, ale ona może taka nie jest do końca potrzebna w sensie przywiązania do tego tematu, ale jakby bardziej zaprezentowania scenariusza postępowania, który no, mógłby tutaj być zastosowany. I proszę Państwa, to mamy taką sytuację, że mamy małą ulicę Lenińską, że mamy nasze objętą uchwałą i jesteśmy już po końcu procedury. Jeżeli chodzi o studium, to w studium jest przeznaczone PW. Na południu graniczymy z terenami, które już są zainwestowane i one zabudowały się planem z 2003 roku. Graniczymy poprzez cebulę z klasem. Ale to są permanentne. Nie wiem, czy coś widać, ale jeśli nie, to bardzo przepraszam. I proszę Państwa, te granice są pewne, bo ulica Lędzińska, bo las, tereny zainwestowane, natomiast na północy jest taka bardzo hipotetyczna droga, która też wynika ze studium. Droga o bardzo dużej klasie, więc narysuję tutaj, że to byłaby potężna droga z jakimś rondem, niesamowitym włączeniem. Byłaby to klasa drogi G. Głównej. To już mamy wszystko. Muszę być w ścieżce. Nie ma. Byłaby to klasa G, czyli bardzo droga o dużej przepustowości. Droga ta by dążyła no do typów. W ogóle to nie ma już żadnego uzasadnienia, bo tam wjeżdżalibyśmy w Dolinę Rzeki Mlecznej. Więc wygląda na to, że w ogóle w opracowywanym studium ta droga zniknie. W związku z tym tereny zabudowy mieszkaniowej, które są powyżej, no one integralnie w tej chwili połączą się z naszym obszarem. My nawet uchwalając ten plan, nie moglibyśmy tutaj przeznaczyć tego terenu na jakąś strefę izolacyjną, bo wojewoda by to odrzucił z tego powodu, że z tej hipotetycznej drogi G byłaby również obsługa naszego terenu, więc nie moglibyśmy tutaj zakładać dzieleni izolacyjnych. I proszę Państwa, obawy mieszkańców wspomniane, aby tego terenu w całości, a jest tutaj 21,5 hektara, przeznaczyć na cele przemysłowo-usługowe. W tym obszarze znajduje się obszar gminny, który ma 2,90-50 hektara i jest w tyskiej strefie ekonomicznej. W tym rejonie, o ile pamiętam, mamy też jeszcze trochę gruntu gminnego. Będziemy czekać, a myślę, że to nastąpi, na jakieś wnioski mieszkańców, czy tylko fragment tego terenu, czy też aż po granicę z naszymi terenami. Jest to jeszcze teren niewiadomy. Czy też już się nam ta granica jakaś wykrystalizuje? Jaki byłby scenariusz? Otóż w tym momencie moglibyśmy przyjąć ten fragment jako pierwszy etap opracowania, zabezpieczając tutaj warunki funkcjonowania w strefie. Dobrze by było, aby mieszkańcy, którzy zmieniają całą tę sytuację, złożyli wnioski o zmianę tego studium. Nie powinni składać uwag, bo gdyby złożyli uwagi do naszego planu, te uwagi, gdyby to były uwagi, to one muszą być absolutnie odrzucone, bo nie byłoby zgodności z PU. Czyli jeżeli chcieliby na mieszkaniówkę, a studium mówi o przemyśle, to te uwagi od razu z mety odrzucamy, więc nic by nie wskórali, nie moglibyśmy im pomóc. Tak, i musielibyśmy jednym zarządzeniem pani burmistrz tą sprawę uciąć, ale nie o to nam chodzi.
Więc nie mogą być uwagi do naszego planu, jedynie mogą być wnioski. Oczywiście wnioski nie do planu, bo jesteśmy na końcu procedury i wnioski do planu nic nie dają, tylko wnioski do studium. I w tym momencie moglibyśmy dla pana wojewody rekomendować taki scenariusz postępowania, że grunty gminne przyjmujemy w planie jako pierwszy etap, drugi etap są to grunty pozostałe, które mogą być rozpatrzone na etapie opracowania zmiany studium, która planowana jest na pierwszą połowę 2017 roku. Na razie, no tak organ zawsze musi postąpić, że z pozycji opracowanego planu ocenia wnioski. No to jest, tak się nazywa, czyli powiedzmy identyfikuje tak, był to obszar położony w tym rejonie, no to należące do planu. I tutaj ktoś chciał mieszkańcę. Następny wniosek był położony tutaj, jest to w moim planie, no była to mieszkaniówka z usługami. Ale z pozycji naszej procedury, która jest ograniczona Państwa uchwałą o przystąpieniu z lutego 2016 roku, my jakby nie możemy dalej wyjść poza. Może to dopiero zrobić studium. I w tym momencie, no jest jeszcze jedno takie pytanie. A co, jeżeli tutaj nie będzie planu i pojawi się inwestor, który chciałby inwestować w tym miejscu. Będzie to jakiś nasz inwestor. I co dalej? Więc nie będzie planu, czyli inwestycja może przebiegać na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Będzie składał wniosek. Ten wniosek będziemy rozpatrywać. Jeżeli to będzie taka działalność nieuciążliwa, która by nam odpowiadała, to inwestor może dostać decyzję o warunkach zabudowy i się budować. Jeżeli okazałoby się, że jest to inwestycja, której mieszkańcy nie akceptują z jakiegoś powodu, to w tym momencie jest otwarta procedura planu i my ten wniosek możemy wstrzymać na 9 miesięcy, a w tym czasie dokończyć ten plan. Możemy znowu przyjąć go w następnym etapie. Możemy tak krocząco działać. Pytanie, czy taka sytuacja już była w naszym mieście? Była, robiliśmy tak przy opracowywaniu planu dla Klimonta, gdzie podjęliśmy w dużo szerszym zakresie, a potem na skutek sprzeciwu mieszkańców jednak odstąpiliśmy i przyjęliśmy w pierwszym etapie, żeby ochronić ekspozycję kościoła. I to minęły może 2 lata, może 2,5, drugiego etapu nie podejmowaliśmy, ponieważ nie ma takiej potrzeby i nie ma na razie żadnych skutków prawnych, że gmina musi. W tym momencie, gdybyśmy tak postąpili, to mamy zabezpieczone interesy gminy, tutaj mamy pewien oddech i ukłon w stronę mieszkańców, mamy kontrolę nad inwestorami. No ale co z naszą procedurą? Co potrzeba, żeby ten pierwszy etap przyjąć? No na pewno nie może być przyjęty za chwilę. Ponieważ jeśli Państwo dzisiaj jakby przyjmiecie taki sposób postępowania, no bo każda uchwała kończy się, powierza się jej wykonanie burmistrzowi miasta, więc najpierw poprzez Państwa akceptację czy głosowanie byłoby zajęcie stanowiska, czy zaopiniowania, czy plan będzie przyjmowany etapami i że w pierwszym etapie będą głównie przyjęte grunty należące do gminy. Natomiast drugi etap będzie przyjęty ewentualnie po przeanalizowaniu tych wniosków w procedurze zmiany studium, która przewidywana jest na pierwszą połowę 2017 roku. I w tym momencie ta sprawa musiałaby być opisana wojewodzie. Powołałabym się w tym uzasadnieniu na stanowisko dzisiaj Państwa, na Państwa opinię. No i burmistrz miasta Lędziny Państwa tutaj głosami był zobligowany do dokończenia tego planu w sposób etapowy. Czyli zmieniałabym trochę tekst tego planu, bo odnosi się już do mniejszego terenu, mniejszych powierzchni i wszędzie musi być sprawa wybita, że jest to pierwszy etap. No będzie zmieniony rysunek z takiego, który Państwo znacie, tylko z jakimś, no ja analizowałam tak modelowo, bo nie wiem, jak będzie wyglądał, czyli tylko rysunek z na pierwszego etapu. Będzie zmienione studium
na którym są naniesione granice tego pierwszego etapu. Będzie zmienione uzasadnienie, no ale tutaj sobie też jakoś poradzimy. No i będziemy jeszcze zmieniać prognozę finansową, ponieważ ona mówiła o podatkach, które hipotetycznie mogłyby wpłynąć z 21,5 hektara, a teraz będą mniej. A przepisy mówią, że wszystkie dokumenty, które przedstawiamy w zarządzie, są aktualne na dzień przyjęcia uchwały. Więc tutaj musiałabym dokonać pewnych jeszcze weryfikacji, ale oczywiście no, to nie jest żadne instrukcja świata, tylko po prostu praca. Najbardziej do Państwa tutaj decyzji należy, czy Państwo chcecie tę uchwałę przyjąć w tym pierwotnych granicach, czy ewentualnie pójść drogą etapowania. Ja ze swojej strony dziękuję. Gdyby były jakieś pytania w tej sprawie, to bardzo proszę. Dziękuję. Są pytania do Pani? Proszę Pan Robert Śmiecki. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, jakie koszty się będą wiązały z tą zmianą właśnie, z zapotrzebowaniem tej strefy ekonomicznej? Panie Radny, chyba symboliczne, dlatego że no, jakieś koszty odbite, zmian, jakieś zmian tych opracowań muszą nastąpić, bo członkowie mojego zespołu jakoś tam będą nad tym musieli pracować, to jest nowe zadanie, ale no, to są kwoty naprawdę, ja bym do Państwa powiedziała, jeszcze z nimi nie rozmawiałam, bo trudno mi rezerwować część czasu, nie wiedząc w jakim kierunku Państwo pójdziecie i czy w ogóle, prawda? Raczej mamy napięte harmonogramy i ja byłam przygotowana, że dzisiaj zamykam temat po roku. Będąc przygotowana ze wszystkim, mamy segregator, mamy całość dokumentów, tam są podsumowania, natomiast zdaję sobie sprawę, że nie ma dalekiej drogi wbrew mieszkańcom. To nie jest dobra droga i właściwie praca jest po to, żeby ją wykonywać, natomiast robić komuś wbrew i woli i wpływać na kształtowanie prawa własności jest poważnym obciążeniem, więc wstrzymałam się tutaj do Państwa decyzji. I jeżeli to miało być jakby argument do przyjęcia przez Państwa tej drogi, no to mogę za jakiś czas to powiedzieć i może wtedy będzie ta decyzja podejmowana. Ale ja nie potrafię na to mówię odpowiedzieć. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Nie widzę. Jest. Pani Anna Wysocka, proszę. Proszę. Ja chciałam powiedzieć, że jak będzie całość teraz przyjęta, to wcale nie znaczy, że prywatni właściciele tych sprzedają pod inwestycje, bo to będzie do nich należało, czy oni sprzedają te tereny, czy nie. Owszem, tak jak Pani Radna mówi, przyjęcie planu nie oznacza sprzedaży tego terenu, nawet są ludzie, którzy poczekują 5 lat, żeby nie było stawki planistycznej, ale nie będzie to, o co im chodzi, czyli będą mogli budować domów mieszkalnych, dawać tego dzieciom, będą mogli sprzedać wyłącznie na przemysłowe bądź usługowe, a z tego co zrozumiałam, chodzi tutaj o to, żeby można było realizować zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i również przekazywać dzieciom. Wtedy ta funkcja nie będzie możliwa, ponieważ to, co możemy zrobić, to przemysł usługi, czyli zgodność z tym studium z 2002 roku. I tutaj problem jest tylko właśnie taki, że my zadecydowalibyśmy dzisiaj, że ci mieszkańcy mogą wyłącznie sprzedać na funkcje usługowe, przemysłowe, a gdyby chcieli dać dzieciom, muszą na terenie naszej gminy szukać sobie jakiegoś miejsca, bo ojcowizny nie zagospodarują. I tu jest tylko taki problem prawno-moralny. Dlatego ja się skłaniam każdorazowo, jeśli taka refleksja jest, to po prostu ku takiemu wyważeniu tych interesów publicznego, który byłby zabezpieczony interesu prywatnego, czyli interesu ludzi. Dziękuję. Proszę Pan Tomasz Kostyra. Panie Przewodniczący, na tym etapie nie chciałbym powiedzieć Pani na jeden aspekt, ale się wypowiedzieć Pani Radnej, że jeżeli
przyjmiemy pierwszy etap inwestycji, pierwszy etap planu zagospodarowania przestrzennego, a pozostałą część sobie tylko odłożymy do zastanowienia się na dłuższy czas, jak gdyby ta procedura trwa. Jeżeli natomiast podejmiemy dzisiaj ten plan, żeby zmienić ten plan, będziemy musieli jak gdyby wstrzymać całą procedurę od nowa. Wiem, że zdać się to będzie z kosztami jak na opracowanie nowego planu od podstaw. Także te koszty będą wielokrotnie wyższe, aniżeli to, jeżeli na chwilę obecną podejmiemy etapowanie tego projektu. Okay. Dziękuję. Proszę pan Radny. Ja mam taką sprawę, bo po prostu miasto na to się chyba godziło, żeby tworzyć w tym miejscu specjalną strefę ekonomiczną. Gdyż wszystkim nam zależało i taka jest chyba przesłanka tworzenia takiej strefy. Przede wszystkim stworzenie nowych miejsc pracy, gdzie cały czas żeśmy o tym mówili. I po prostu uważam, że teraz przeblokowanie etapami rozbudowy tej strefy ekonomicznej wpłynie nie za bardzo korzystnie dla miasta. I uważam, że nie ma celu etapowania tego projektu, tylko po prostu niech to będą tereny przemysłowe, bo mieszkańcy muszą się niestety zgodzić z tym, że gdzieś te tereny przemysłowe w tych gminach muszą powstawać. Dlatego uważam, że to powinno być robione w jednym etapie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią Marzutowską na głos. Ja chciałbym zwrócić uwagę pana radnego, żeby przejrzał mapę i zobaczył, jaki obszar został włączony do strefy ekonomicznej. Jasno jest powiedziane, że strefa ekonomiczna obejmuje obszar 295 tylko i wyłącznie, o tym mówiliśmy od samego początku. To jest strefa ekonomiczna, specjalna strefa ekonomiczna, korzystająca z pełnej sprawy zwolnień. I tak się były zasady, tak się miasto umawiało ze strefą. Nikt nie powiedział, że ani metr poza ten obszar, czyli tereny prywatne, będą włączone do specjalnej strefy ekonomicznej. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Tak. Pani burmistrz, pierwszym zdaniem. Proszę pani burmistrz. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Brzmińskiego, pana Tomasza Bąbusta. Proszę państwa, powinniśmy się zastanowić nad jedną rzeczą. Co dla nas jest korzystniejsze? Czy dzisiaj podjąć plan w całości i ustalić, że tak będzie tylko teren przemysłowy? I zgadzam się, panie radny, myślimy o tym, żeby tam powstała strefa ekonomiczna. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy tylko zgodę na te 2,9 hektarów. Dobrze państwo pamiętają sytuację, gdy byłam 2 lata temu, że wystąpiłam z wnioskami o strefę ekonomiczną. Cieszę się zmiernie, mam nadzieję, że państwo też, że po dwóch ponad latach, po 2 latach mamy tą strefę ekonomiczną na tym obszarze prawie 3 hektarów. Cała procedura, nie wiem, czy tu się mylę, pani naczelnik, to jest gdzieś od 2 i więcej lat. Dobrze państwo wiedzą, że chcieliśmy tą strefę ekonomiczną i takie są plany. Osiągnąć przede wszystkim w kierunku tam, gdzie jest ten las, tam, gdzie są nasze grunty miejskie. Ale to jest znowuż czas składania wniosków i oczekiwania. Jeżeli jest jeszcze jedna rzecz, o której i ja nie wiedziałam, i państwo nie wiedzieli, dlatego dzisiaj panią Anię Poruczek zaprosiliśmy na nasze spotkanie, że ten plan może być etapowany. A przykładem jest właśnie plan przestrzennego zagospodarowania wokół Klimonta. I ja myślę, że wystąpienie państwa o to, żeby go etapować na pierwszy etap, czyli strefa, to jest już sprawa pilotna niemalże, bo kwestia jest jeszcze podpisania umowy z podstrefą Wyspą. Natomiast tutaj, proszę państwa, czy nie powinniśmy też upomnieć się w stronę mieszkańców? Rzeczywiście, to może być ta druga część, czyli ten drugi etap, może być w czasie rozłożony. To, co pani Ania Poroczek powiedziała, w przypadku Klimonta minęło już na 4 lata, pani Ania, mniej więcej. I ta część etapu przy Klimoncie jest otwarta cały czas. Ona jest jeszcze niezakończona. Może nie zamykać sobie dzisiaj drogi i w całości podjąć ten plan, który jest przygotowany przez panią Anię, zrobić sobie tą furtkę. Strefa jest ważna, strefę mamy, a więc niech będzie tam plan przestrzennego gospodarowania na przemysłówkę. I tu jak najbardziej się zgadzam. Z
Skoro są wnioski, skoro mieszkańcy proszą nas o to, mieszkańcy do mnie się zwracają, to akurat też tak do pana Tomasza Kostyry, o to, żeby jednak nie blokować ich możliwości budowy mieszkań i usługówki, to może jednak zrobić sobie te dwa etapy i popatrzeć w czasie, co się będzie działo. Pani Ania wyraźnie powiedziała, że gdyby, bo w tym drugim etapie na tych terenach prywatnych nie będzie planu. To jest niebezpieczeństwo dla nas, ale plan jest otwarty. Czyli gdyby przyszedł ktoś, kto chciałby, to wystąpił do nas o warunki zabudowy i chciałby wykupić grunt od rolników, to w tym momencie, mając otwarty plan, możemy zawsze sprawdzić, czy wydać mu zetkę, czy nie. Bo to jest kluczowe, a więc w tą drugą stronę też mamy zabezpieczenie, proszę Państwa. Chociażby przez to, że mamy drugi etap tego planu otwarty. No ja zawsze stoję na stanowisku, że jeżeli jest możliwość dokonywania wyboru, jeżeli jest możliwość tego, czego my oczekujemy, czyli strefa ekonomiczna i przemysłówka w jednej części i mamy też okazję wyjść naprzeciw mieszkańcom i rzeczywiście powiedzieć, proszę Państwa, zastanowiliśmy się, szanujemy Państwa wolę. Na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy tam będzie mieszkaniowo usługowy czy przemysłowy, to jest dalsza część. A może być tak, proszę Państwa, że stwierdzimy, że tam rzeczywiście trzeba jednak tą przemysłówkę zrobić. Ale to już będzie kwestia dyskusji, a na dzień dzisiejszy jest tylko taka prośba, żeby tą uchwałę wycofać, nie głosować o niej w całości, bo w tym momencie się zablokujemy. Nie będziemy mieli możliwości etapowania. No ale decyzja już należy do Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radny Szpiewski. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, tak jak pani burmistrz tu zasygnalizowała, czas tworzenia tej specjalnej strefy ekonomicznej tu jest przeszło 2 lata. Mieszkańcy na pewno oczekują, że już myśleli, że zaczną, bo w prasie była zmiana o tym, że będą tworzone miejsca pracy i wiadomo, że z tymi miejscami pracy w Lędzinach jest bardzo ciężko, to dlatego, no tak jak mówimy, no, blokowanie tej inwestycji no, jest nie na rękę na pewno i miastu oraz mieszkańcom. Ja mam teraz pytanie do pani Kuroczek, że jeżeli będziemy to etapować i któryś mieszkań po prostu te grunta przemysłowo-usługowych przemianujemy na mieszkalne i będzie chciał sobie postawić tam dom i się przepowie, że on w tym miejscu chce dom, czy on może nam później zablokować rozwój całej tej strefy? Dziękuję. Może ja to przepraszam. Panie radny, pan zapomina o jednej rzeczy. Strefy mamy tylko na 3 hektarach. Strefy nie ma w pozostałej części. My chcemy strefy poszerzyć właśnie o grunty miejskie, idąc w prawo od miejsca, w którym znajduje się pani Kołczyk. Tutaj mamy jeszcze grunty. Dlatego ja hipotetycznie narysowałam, że to może nie być tylko ten teren, który uzyskał status wejścia do strefy w 2016 roku, czyli te 2,9, tylko jeszcze rozmowa z osobą, która jakąś prywatną, która jest pomiędzy terenami, które są w strefie, a naszymi gruntami gminnymi, żeby może wziąć większy fragment za jej przyzwoleniem. Ja narysowałam takim bloczkiem, no bo wiadomo, że struktura własności jest inna. Jeszcze nie mamy w ręku tych wniosków tych ludzi, kto chce mieć strefę, czy też teraz przemysłowy, bo strefa jest tutaj, kto chce mieć teren przemysłowy, a chce budować. Więc powiedziałam, że to może wyglądać w jakiejś takiej relacji. Na razie nie wiemy. Natomiast myślę, że my nie blokujemy tej inwestycji, dlatego że gdyby inwestor się pojawił, to on ma drogę postępowania. On może dostać decyzję o warunkach zabudowy. Tylko ostatnia komisja, były mi tutaj zadane bardzo fajne pytania, na przykład czy mogą tutaj być jakieś niebezpieczne inwestycje. No była podana między innymi huta, ale to tak bardzo umownie, bo huta to głównie są piece o jakieś tam pojemności małe, duże i jakieś przetwarzanie odpadów. No my instalacje do przetwarzania odpadów mamy wykluczone.
Była inwestycja na przykład w parking dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne. Rozmawiałam tutaj chwilę z panem radnym, bo już to wyjaśniałam, że takie parkingi mogą być budowane przy istniejących drogach klasy głównej, ale Dzińska to jest tylko droga zbiorcza i 300 metrów od zabudowy mieszkaniowej. Także my tak generalnie mamy niektóre rzeczy wykluczone, ale pomysłowość jest bardzo różna inwestorów. Więc ja nie dam nigdy głowy, czy to jest naprawdę święte i bezpieczne. Tego nie wie nikt, dopóki nie ma wniosku i złożonej charakterystyki przedsięwzięcia. Zresztą można znaleźć większego tworzyciela, który wytwarza pasami wysokie wytężenia, tak jak ostatnio miałem zakład, nazwać zakładem innowacji technologicznej. Włożyć ten patent i Unia czeka z otwartymi rękami. Natomiast gdyby była waria tego zakładu, to nie ma 1/4 miasta, prawda? Ale to będzie to zakład innowacji technologicznej. Więc ja głowy na pewno nie dam, że tutaj będzie święcie, bo nikt tego nie da. Nawet sam inwestor, który zaczyna łagodnie, a potem zwiększa parametry. Na pewno te największe uciążliwe inwestycje byśmy wykluczyli inwestycją bardzo dużej produkcji, plus te różne instalacje. Więc ja narysowałam całkiem hipotetycznie, że to może być teren objęty strefą plus jakiś jeszcze z gruntami gminnymi. Ale mówię, nie mamy wniosków. Inwestor drogę ma, ale też my mamy możliwość ingerowania poprzez otwartą procedurę. I albo dołożenie drugiego etapu, jeśli nie chcemy tej jego działalności, albo wydania mu decyzji o warunkach zabudowy. Poza tym jest coś takiego, że gdyby były składane wnioski o przynależność do strefy, to z tego, co jest praktykowane, one mogą poszerzać tereny przyległe, ale mogą stanowić odrębny obszar na terenie naszego miasta. Na przykład w tych strefach ekonomicznych jest 4 czy 5 miejsc, prawda? To nie jest tak, że to musi być jeden kompleks. Może taki zdarzył się przez jeden. Wtedy moglibyśmy nad innymi miastami mieć też silne przybicie i tylko kiedy jest jeden z najniższych kompleksem, możemy już też występować. Ale to jakby przyszłość. Na razie mówimy o tym terenie. Dlatego właśnie chciałam, jeśli Państwo byście, nie wiadomo jaka będzie decyzja, ale gdyby wolą Państwa była etapowanie, to żeby na tę chwilę nie zamykać, że ten etap dotyczy tylko gruntów włączonych do strefy. Bo ich po analizie wniosków mieszkańców może być ten etap, może zająć większą powierzchnię. Generalnie na pewno nasze interesy byłyby zabezpieczone. Ale nie mamy na dzień dzisiejszy jeszcze w ogóle wypowiedzi mieszkańców. Więc ja bym tylko prosiła i apelowała, jeśli mamy tę pracę dalej sobie pociągnąć, żeby można było na czymś konkretnie się oprzeć i przeanalizować i Państwu pokazać. Dziękuję. Pan Tomasz Kostek. Przewodniczący, jeśli mogę zabrać głos z tutaj ze strony urzędu. Chciałem Państwu tylko podkreślić to, że też bym się przychylał do tego stanowiska Pani Burmistrz i Pani Polączek. Wydaje się, że to rozwiązanie etapowania będzie bardziej korzystne dla gminy i przede wszystkim dla mieszkańców, bo tak naprawdę teraz uchwalając tą uchwałę w takiej formie, w jakiej jest przygotowana w całości, doprowadzamy do tego, że blokujemy pozostałe tereny. A wprowadzone etapy daje możliwość jednocześnie rozwijamy ten teren w stosunku do inwestora, jesteśmy otwarci, natomiast dajemy i mamy kontrolę nad tym terenem. Natomiast z drugiej strony pozostałe tereny są również możliwe do zagospodarowania w inny sposób, na przykład pod mieszkaniówkę. Nie zamykamy tym samym drogi mieszkańcom, więc tak naprawdę wydaje się, że to drugie rozwiązanie, to etapowanie obejmuje tak naprawdę te dwa rozwiązania korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i z punktu widzenia interesów gminy i inwestora. Więc ja bym tutaj proponował Państwu i z mojej strony taką opinię i możemy tutaj jednak wycofać ten projekt uchwały z porządku obrad sesji, która będzie za chwilę. W tym zakresie, żeby komisja po prostu wyraziła opinię co do nie procedowania dalej nad tą uchwałą, a zostały przygotowane nowe projekty uchwały, uwzględniając również to etapowanie przez Państwo. Zostałoby to poddane na kolejnym posiedzeniu komisji pod rozwagę szanownych radnych i wówczas wprowadzone na sesję rady już to etapowanie, które wydaje się, że jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę interesy mieszkańców.
bez inwestora. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze Pani Artykel. Jeszcze proszę Państwa ostatnie słowo, dziękując naprawdę za każdy głos, bo jak mówię, na pewno etapowanie jest mnie najmniej smak, ponieważ już naprawdę jestem na samym końcu pracy i po roku chciałabym już zamknąć ten temat, ale no, pewna potrzeba moralna, etyczna w zawodzie mówi mi, że trzeba jednak zastanowić się więcej. Ale ja dlatego podchodzę tutaj z dużą ostrożnością, ponieważ gdybyśmy nie wiedzieli o niczym i gdyby nie było żadnej reakcji ze strony mieszkańców, to nasze, czy moje konkretnie sumienie byłoby całkowicie czyste. Natomiast jednak te głosy się pojawiły. One nie są w dobrym momencie dla nikogo z nas, bo pracujemy nad tym, one są bardzo późno. Możemy sobie ponarzekać, ale są fakty, my już o nich wiemy. I w tym momencie tutaj pan mecenas może mnie wesprze, ale i prawo konstytucyjne, i prawo ustawy o planowaniu przestrzennym mówi o tym, że każdy ma prawo do wykonywania prawa własności na swojej działce, na posiadanym terenie, jeżeli to nie zagraża interesowi osób trzecich. Czyli my podejmując uchwałę o przeznaczeniu zmieniamy ludziom, czy też uniemożliwiamy wykonywanie na ich posiadanym gruncie, stanowiąc ich własnością, prawo wykonywania ich własności, czyli decydowania. I to jest właśnie takim momentem, który no taki fakt trzeba przyjąć. Po roku pracy trzeba jakby dokonać rewizji tej całej naszej ścieżki i ja będę wdzięczna za każdą decyzję. Mówię planistycznie, no, na każdą jestem zdecydowana. Do całości to jest natychmiast za 5 minut. Natomiast do tego pierwszego etapu, jak spłyną wnioski, no to jeszcze trzeba będzie chwileczkę zastanowić się, jakie te granice będą optymalne. Dziękuję. Proszę Pan Tomasz Kostyra. Wysoka Rado, ja tutaj zwracam uwagę na nasz problem, czy generalnie jesteśmy miastem, które też mocno zostało doświadczone całą sytuacją związaną z planami zagospodarowania przestrzennego z takimi, a nie innymi inwestycjami. Myślę, że już mam na myśli tutaj otaczanej. Mówimy, jak to odbiło się na sytuację miasta, na mieszkańca, budziło to dużo emocji. Myślę, że nie potrzeba. Jeszcze jedną kwestią ważną, która jest, a o której Rada wie, ale może niekoniecznie do tego wracaliśmy. W tamtym roku bodajże pojawiła się informacja, że właśnie na tych terenach grupa Wodna Niepok dostała warunki zawodowe na inwestycje, swoją inwestycję. Także nie jest to też taka sytuacja, że nawet ktoś sobie pomyśla, że jakieś czysto hipotetyczne inwestycje w zakresie usług, mieszkalnictwa czy innego takiego obszaru. Takie warunki zostały wydane, więc obszar ma potencjał zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Nie zamykamy sobie drogi, wychodzimy naprzeciw wszystkim, którzy tego oczekują. I myślę, że to jest dobry kierunek. Dziękujemy. Są jeszcze pytania? Nie ma, to w takim razie po omówieniu projektu uchwały Rada zajmie stanowisko. I proszę Państwa radnych, czy przystąpimy do głosowania nad stanowiskiem, czy przystępujemy do etapowania i wycofujemy tę uchwałę dzisiejszej sesji? Czyli takie pierwsze. Ja sobie tu zaraz napiszę. Nie, może nie, zmienię to sprawie, ale stanowisko. Etapowości, nie etapowania. Nie etapowości. Przystępujemy do głosowania komisjami, czyli Komisja Gospodarki. Czy plan będzie uchwalany etapowo? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Dziękuję, proszę o wyniki.
Głosowało 6 radnych za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się, 1 nie głosowało, nie głosował 1, czyli 7, tak jest. Dobrze. Komisja budżetu. Proszę Państwa, kto jest za planem, który będzie uchwalany etapowo? Proszę o przyciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Teraz w tej chwili. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało się radnych za, 5, wstrzymało się 2, czyli pozytywne. Chciałem się zapytać, nasze głosowanie głosowało 7 radnych, a w komisji będzie 6, bo nie ma przewodniczącego, no to nawet jeden nie głosował. Jeden nie głosował, jeden nie głosował. No. Było napisane, jeden nie głosował. Bez głosu, ile jest wszystkich obecnych? Czyli jest 7. Tak, tak. Tak. 6 było za. Uprawnionych było 7, ale nie głosowało 6. No. No bo właśnie taka typu... Tak, no, dobrze, czyli w tym temacie Pani Agnieszka wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Zakończenie. Dziękuję Państwu radnym za udział w komisjach połączonych Rady Miasta. Dziękuję Pani Burmistrz. Dziękuję Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Panu Mecenasowi i pracownikom Biura Rady Miasta. Zamykam posiedzenie Komisji Połączonych Rady Miasta. Proszę Państwa, 10 minut przerwy i rozpoczynamy sesję.